Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na trzeci odcinek z gierasy, która nazywa się Troll Face Quest Video Memes and TV Shows. A jakże moi kochani, jakie przygody tym razem na nas czekają, zaraz zobaczycie sami. No to kontynuujemy. O, pamiętacie tą wspaniałą, dramatyczną muzyczkę przy wynoszeniu śmieci? Okej, no to zaczynamy. O, miau. No cóż, ja też miałabym taką zdziwioną minę, jakbym zobaczyła kota z giwerą, który na mnie wyskakuje ze śmietnika. Nie ma co, nie ma co. Bank. Och, na szczęście nic mu się nie stało, moi kochani. O, kurczę, zaraz nie będzie ci tak do śmiechu, jak jeszcze raz wyskoczy na nasz kociaczek. O, no dobra, może schowamy tą naszą głowę. No właśnie, teraz nas nie trafisz, teraz nas nie trafisz, koleżko. No dobra, ale co dalej? Przecież i tak nie miał zamiaru nas trafić, okej, no to jeszcze raz. Miał. Dobra, chowaj głowę. Batata. Patrzcie, oni wyglądają tak samo. Czyżby to był jego właściciel? Pewnie szukał tego kociaczka całymi dniami. Chodź do mnie, maluszku. O tak, mój kociaczek, mój. Jakie to słodkie było, nieprawdaż? O, patrzcie, jak oni pięknie celebrują swoją miłość pod parasolem w największą ulewę. A może byście tak sobie tam usiedli na tej ławeczce po lewej stronie? Tam jest daszek. Nie byłoby problemu z deszczem, jak sądzicie? A tutaj tyle kałuż i w ogóle jakoś tak nieprzyjemnie. Ale jak się jest zakochanym, moja droga, to żaden deszcz nam nie przeszkodzi? Dlaczego nie zaliczone? Przecież było tak romantycznie. Patrzcie, tu jest jakaś kratka. Pocałunek na kratce? To jest to. I co? Też nie to? Kurczę pieczone. A może za krótki jest ten całus, albo coś? Może poklikam? Poczekajcie. No, naprawdę, zawiało romantyzmem? Dobrze, że deszcz pada, to szybko się rozwieje. No cóż, moi drodzy. Bardzo romantyczny z ciebie koleś, doprawdy. O, jedziemy sobie pociągiem, ale ekstra, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. O, albo tak. Jedzie pociąg z daleka, na trolasa nie czeka. O! Cześć! A, niezaliczone! Ja wiem dlaczego, bo się nie zatrzymał pociąg, żeby podwieźć tego naszego trolasa wstrętnego. Ale mamy jeszcze inne tutaj fajne przyciski. Uhu! To było drastyczne, nie męczmy więcej ptaszków. O, nie ma to jak gimnastyka, tak, moi drodzy, juhu, nasza noga fika, bo to jest gimnastyka. O, nasz biedny maszynista ma siedzący tryb pracy, więc musi trochę poćwiczyć swoją nogę. A to co? Nie ma radia chyba w środku, więc postanowił sam sobie zaśpiewać wesołą piosenkę. Świetnie. O, a przepraszam bardzo, on nie ma siedzącego trybu pracy, bo przecież on stoi. O, wiesz co, może na klucz zamknij te drzwi, bo jeszcze wypadniesz, a pociągi to szybko przecież jeżdżą. No, dobra, poćwiczymy nogę. O, ale poćwiczył, jak mu się zwiększyła. Zdaje się, że chce chyba zahamować to koło. No cóż, raczej ci się to nie uda, koleżko. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Chyba nie o takiej podróży marzyłeś, wstrętny trolasie. Ojej, pamiętam! To Archiwum X! Tą ekstra planszę! O nie! Coś to będzie długa wyprawa, mi się wydaje. No ściągaj, koleżanko! Dalej! Pięknie, pym! Teraz na ciebie kolej. Koleżko, ściągaj, ściągaj, ściągaj! No ściągaj! Jeszcze jeden i jeszcze raz! Kolejna powtórka, niech żyje nam! No dalej. Ja wiem, że ty jesteś kosmitką, już wszyscy wiemy, już nie musisz naprawdę się ukrywać w szafie. O, patrzcie tylko. O, czekajcie, tu jest jej szyja. A może tak bardziej stąd trzeba? O, z głębi brzucha. O, no dalej, ściągaj. No nareszcie, przy agreście. No, zielono mi. Kurczę pieczone, nareszcie. Zostawcie te głowy i... wracajcie do swoich!
Kto by pomyślał, że ten serial w taki sposób się skończy? Nie sądzicie? Zawsze szukali kosmitów, a się okazało, że są nimi sami. O, machają nam! Cześć, cześć! Do zobaczenia w następnym odcinku! Pa, pa! Super! Ale byłoby fajnie, jakby wznowili tą serię. O? A ty co robisz? Koleżko! Co to za wygibasy i akrobatyczne pozy? Ja, patrzcie, co on ma między nogami, to jest nocnik! No nie, tylko nie mówcie, że mamy cię tutaj posadzić na tym nocniku. O! O, to chyba trochę potrwa, moi drodzy. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ale nie poddajemy się. No dalej, dalej. Koleżko! Jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Teraz nie będę nic mówić, bo muszę się mocno skupić. Czy osiągniemy swój cel, którym jest nocnik? Nie, nie! Za szybko? Nie! No przecież było tuż, tuż! O! Cóż za dramatyczna chwila! Wylądował w nocniku i mamy zwieńczenie tego sukcesu. Moi drodzy, naprawdę nie było to łatwe. Tyle stresu, żeby usiąść na nocniku. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie kolego. O, nieźle wyglądasz. Tak, garnitur, krótkie portki. No, już trochę lepiej. Taki trochę cudak. O, to jest, tak, ubranie warte gwiazdora. I co w tym śmiesznego, że po prostu założyłeś garnitur? Nie dziwota, że nie zaliczyli nam poziomasa. O, a może spróbujemy coś innego? O, czekajcie, zerwiemy to. O, cóż za cudowne halloweenowe przebranie, nie sądzicie? Och, widać, że i ten jego kolega, który tutaj cały czas czekał, w co się przebierze, entuzjastycznie podszedł do jego nowego stroju. O, niezła kula, koleżanko! Czyżbyś obsługiwała jakąś wyburzarkę? Las! Ten mur nie ma z nami żadnych szans! No dalej, dalej, jeszcze raz, i jeszcze jeden, i jeszcze raz. Nie udało jej się, nie udało się! Patrzcie! Ta gwiazda dziwnie wygląda. Tak to się robi, widzisz? Patrz i ucz się. O, jaka piękna ubikacja. O, i mamy różową panterę, ale fajnie. Nie dziwota, że niezaliczone. Któż by po prostu zaliczył wejście do ubikacji, zrobienie czego trzeba i pójście sobie. W końcu nie ma w tym nic niezwykłego, nieprawdaż? Ej, patrzcie! Możemy sobie przestawiać nasz kibelek! Ej, gdzie uciekasz? Wracaj tutaj! Dobra, jeszcze raz. Wiemy, że możemy podnieść naszą ubikację. A zrobimy z niej... shaker? O! I co teraz? Przewrócił się! Chyba mu trochę niedobrze przez te akrobacje! No nie mogę, nie mogę. Jak nie kupa, to pierd, jak nie pierd, to toaleta. Kurczę, tylko głowa nie ta. O, dzień dobry. Jestem bardzo, bardzo, bardzo głodny. Czy mógłbym prosić jednego hamburgera tak dużego, jak ten na górze, z podwójnym serem, z podwójnym mięskiem? Dzień dobry. Czy to jest śmieszne, że chcę zamówić hamburgera w hamburgerowni? Chyba nie! To i tamto, i te dodatki. Eno, zaraz, ja jestem głodny, ja chcę kolację. Będzie ci niedobrze, kolego, hamburgerów nie je się na kolację. Och, przecież to jest ciężko strawne. Ej, właścicielu, popraw sobie nieco tą wystawę hamburgerową, bo przecież może uszkodzić jakiegoś klienta. Nie sądzisz? O, i to jest zamówienie! A nie takie nudne, nieprawdaż? No i ma czego chciał. Dostał hamburgera i to jeszcze jakiego wielkiego, nie sądzicie? No, coś tak czułam w kościach, że to się tak skończy. Tak niepewnie wisiał ten hamburger. O, dzień dobry. Pan sobie odpoczywa, a ten drugi pracuje.
Pyk, 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 pyk. Ciężki jest żywot księgowego. O, mój drogi kolego. O, no i z czego się śmiejesz? To naprawdę nie jest zabawne. To jest bardzo odpowiedzialna robota. O. Pisz szybciej, kolego. Jednym palcem piszesz? Przecież to potrwa wieki. O. O, patrzcie tylko. Nie wolno się śmiać z księgowego, kolego. O, jaka smutna, biedna dziewczynka. Zaraz ci poprawimy humor, koleżanko. Umalujemy cię ładnie. O, jest szminka. Jakie cudne usta. O, i mamy maskarę. Maszkarę dwa w jednym. Razem z cieniem do powiek. I co tutaj jeszcze jest? Podkład. O, i zniknęły wszelkie niedoskonałości. I mamy jeszcze... O, róż, żebym się przyróżowiła nasza dziewczynka. I poprawimy nieco brwi. Czemu płaczesz? Przecież nie wyglądasz źle. Całkiem nawet nieźle. O, o, patrzcie. Chyba tą paletę możemy wymienić na coś lepszego. No to do widzenia, do widzenia. Spróbujemy czegoś nowego. O, patrzcie tylko. Co to jest? Ale zafundowaliśmy jej makijaż? Same pryszcze. Kurcze pieczone. I nos jak u wiedźmy. Kurcze. No nie no, wygląda jak po naprawdę wyczerpującej imprezie. O, koleżanko. No dobrze, koleżanko, skoro nic ci nie pasuje, to może oprócz tej palety i tej drugiej specjalnej, a właściwie nie za specjalnej, jeśli wiecie o co mi chodzi, jeszcze coś się pojawi? O! Łopata? Łopata ma nam poprawić humor? No tak, moi kochani, jak ktoś ma skrajne wymagania, to i skrajna odpowiedź się znajdzie. No tak, dostała z łopatę i zaraz jej się poprawiło. Czyli to problem był z głową, a nie z twarzą, jak widać. O, jej, patrzcie tylko, kurczę, jak ta bajka się nazywała? Pisaliście mi przecież o tym, pisaliście, a ja nie pamiętam. Jeśli wy pamiętacie, to oczywiście napiszcie mi o tym jeszcze raz w komentarzach, żebym mogła zapamiętać. A ja tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. A zwłaszcza do kolejnego odcinka z tej ekstra girasy. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!